Widzę, że nie bierzesz jeńców, co? A propos, wiem, że masz furę w naprawie, a ja dzisiaj jadę koło metra. Podrzuciliście? Nie, dzięki. Jadę prosto do pracy. W sobotę? Jesteś jak robot. Mam dużo robot. No to właśnie mówię, jak cyborg. Poza tym, nie mieszkam już na Ursynowie. Jak to? Przeprowadziliśmy się tydzień temu. Dobrze, że się pani zatrzymała. Za 10 minut muszę być w pracy. A daleko masz do tej roboty? Na Przasnyckiej. Mam 20, 24 zł. Dogadamy się jakoś? Dzień dobry. Poproszę kurs na ogrodową. No, to ja rozumiem. Ewentualnie uzupełnić, spisać i to przygotować bardzo ładnie. No, brawo, panie Marcinie. 45 minut spóźnienia, nowy rekord. Autobus się zepsuł. Co autobus? Mógłby się pan nawet na kosmodrom w drodze na Marsa spóźnić, ja i tak mam to w dupie, pan już tu nie pracujesz. No ale szefie. Co szefie? Nie jestem pana szefem, proszę zdać rzeczy do magazynu. No ale ja przecież... No przecież! Panie Marcinie, pan mi powinien nawet podziękować. Będzie mógł się pan wreszcie spokojnie wyspać, tak? No halo? Skąd, z jakiego telefonu dzwonisz, tato, no? No tak, no jesteśmy tutaj. No ze szkołem tu spisujemy. Tom? Jak tam nasz projekt? Czeka na akceptację starego. Jestem dobrej myśli. Myślisz, że będą jakieś premie? Jakieś? Powiedzmy, że zwróci nam się każda godzina naszej pracy. Oczywiście, jeżeli projekt przejdzie. No właśnie, jeśli projekt przejdzie. Wtedy może sobie kupię chociaż jakiś dobry zegarek. Ten nie jest na sprzedaż. To prezent od ojca.
Ale nie mówię, że kupię od ciebie. Mówię, że w ogóle kupię. Bartek, wszystko w porządku? Nie, jasne, czemu pytasz? Jakiś taki rozdrażniony ostatnio jesteś. Ja? Nie, nie. Szefie, naprawdę wszystko w porządku, nic czym mógłbyś się przejmować. A poza tym będzie premia, prawda? Poszalejemy. Co ty taki podkurwiony dzisiaj jesteś? Z czego mam się cieszyć? Straciłem robotę i to jeszcze na dodatek przez jakiegoś bogatego fleta, ale nie mam dla ojca na prezent. Wow! Kurwa, niezły czopek! Właśnie! Właśnie mówię! Wyluzuj. Co ty kurwa robisz? Ale co, pusta była! Sam jesteś kurwa pusty, ja pod ostąd ganiam debili, żebyś ty robił burdę. Dobra, dobra. Ale to, co zrobiłeś wtedy z tym gościem, to było coś. Przecież każdy by to zrobił na moim miejscu, nie? Nie każdy, stary, nie każdy. To było najlepsze przedstawienie uliczne, jakie widziałem. Ja bym chciał zobaczyć taką powtórkę z tego, taki replay. Nie będzie żadnych replay. Nie no, kurwa, nie wierzę. Co jest? Z tego fleta dzisiaj straciłem robotę. No co ty? No to już. No to co? Skóra. Proszę, proszę. Co za miła niespodzianka. Chciałbym móc powiedzieć to samo. Chyba należą mi się przeprosiny. Za to, że uciekła ci taksówka? Spóźniłem się do pracy i mnie wylali, jasne? Powinieneś wcześniej wstawać. Ty to chyba nie kumaty jesteś. Magiczne słowo. Spierdalaj. Sam spierdalaj. Wezmę sobie tylko zegarek i jesteś wykwitą. Dobra, chodźcie. Przepraszam, które? Coś się stało? Wiedziałam. Co takiego? Wiedziałam, że mnie zaczniesz podrywać. Chciałem tylko zapytać, czy wszystko w porządku. Zawsze tak zaczynacie. Zawsze. No tak, masz rację. Nie, no nie tak. No,
Przecież miałeś powiedzieć... Nie! Każdy z nas jest inny. Chciałem tylko wiedzieć, czy wszystko w porządku. Czy dobrze się czujesz. No, a jak wyglądam? No bardzo ładnie. Za to ty wyglądasz dokładnie tak, jak ja się czuję. Słuchaj... Gdybyś czegoś potrzebowała, to mieszkam tak, piętro wyżej. Tak, potrzebna jest, wiesz, gorąca kąpiel. Jak mógłbyś mi w tym pomóc? No nie wiem. To było pytanie retoryczne. Karol jestem. Ładnie ci bez krawata, Karol. No, ładny sobie sprawiłeś zegarek. Co to, zostałeś pracownikiem miesiąca? To miała być niespodzianka. Nie dałeś mi nawet szansy go zapakować. Wszystkiego najlepszego, tato. Co ty mówisz? Naprawdę? Nie no, dziękuję. Jest bardzo elegancki. Cieszę się, że ci się podoba. Marcin. Nie trzeba było. Na pewno kosztował kupę forsa, wiesz jak jest, nie płacą ci najlepiej w tej twojej firmie. Tak. I dlatego już tam nie pracuję. Jak to? Przecież zacząłeś miesiąc temu. Tak, ale... znajdę coś lepszego. Dostałem odprawę i pomyślałem, że należy ci się coś... szczególnego. Słuchaj, to może pójdziesz do tego mojego kolegi? Obiecał, że coś ci znajdzie. No. A jak? Wpada ktoś wieczorem? Jak zwykle kilku kolegów. No to fajnie. Ja niestety nie mogę zostać. Muszę lecieć. No gdzie cię niesie o tej porze? No jak to? Przecież mam egzamin pod koniec miesiąca. Mam jeszcze kupę nauki. Co tak późno? Filip. Ściągnij go. Co jest? Co tak późno? Wszystko w porządku? Tak, wszystko okej. A tobie co się stało? Miałem walkę w bractwie. Posłuchaj, rozmawiałem o tobie z dyrektorem tej szkoły informatycznej. Naprawdę? Tak. Zapłaciłem za pierwszy miesiąc i zajęcia zaczynasz w przyszłym tygodniu. To fantastycznie, super, dzięki. No już, już. Siadaj. Usiądź, proszę. Znasz mnie i wiesz, że nie lubię owijać bawełnę. Tak. Wybraliśmy ten twój projekt, bo według mnie jest najlepszy. Prezes Urbański miał trochę zastrzeżeń, ale go przekonałem. Zresztą do wszystkiego podchodzi kurwa jak pies do jeża. A ja uważam, że ty masz łeb mocno osadzony na karku. Dobrze mówię? Chociaż z tego, co tu napisałeś, wynika, że brakuje ci ludzi. No tak, rzeczywiście. Moi ludzie tracą wiele czasu na akserowanie dokumentów, bieganie po urzędach, nic wielkiego. Ale przydałyby się jakieś dodatkowe ręce do pracy. Mm-hmm. I ja to rozumiem. Dlatego załatwiłem ci kogoś do robienia tych wszystkich upierdliwych rzeczy. Anitko,
poproś tego pana Marcina. Poznajcie się. To jest Marcin. Myślę, że się szybko dogadacie. Karol, bardzo mi miło. Karol. Bądź dla niego wyrozumiały. A dziś po południu obgadamy szczegóły. No to co? Za 5 minut u mnie w biurze. Jestem. Wyjdź. Co? Przecież sam mi kazałeś. Jeżeli chcesz tu pracować, musisz nauczyć się kilku ważnych rzeczy. Jedną z nich jest pukanie do drzwi. Wyjdź, zamknij drzwi i zapukaj. Posłuchaj. Nie myśl sobie... Powiedziałem wyjdź, zamknij drzwi, zapukaj. Proszę. Bardzo dobrze. Zupełnie jak cywilizowany człowiek. A teraz najważniejsze. Będziesz robił dokładnie to, co ci powiem. Albo jeszcze dziś będziesz oblewał z kumplami utratę kolejnej pracy, rozumiesz? Wyjaśnijmy coś sobie. Po pierwsze i najważniejsze, jutro widzę na biurku zegarek. W idealnym stanie, z nowiutką baterią. Okej. Zrobimy po twojemu. To wszystko, możesz wyjść. Ale radziłbym ci na tym poprzestać. Bo inaczej twoje życie na osiedlu może się stać bardzo ciężkie. Czy to groźba? Nie. To jest rada od cywilizowanego człowieka. Kumasz. Skseruj mi to. Dwadzieścia razy. Jeszcze? Jeszcze tylko kilka lat. A my się to już widzieliśmy. W bibliotece, dobrze pamiętam. A tak. Śledzisz mnie? Oczywiście. Z jakiego innego powodu mógłbym się tutaj zatrudnić? A to jest projekt Karola. Pracujesz dla niego? No to wygląda. O, to zazdroszczę ci. Karol to naprawdę bardzo dobry fachowiec i do tego fajny facet. Hej. Prawdziwy szczęściarz ze mnie. Słuchaj. Mój szef to stary, obleśny dziad. Cały czas gapi mi się w dekolt. Naprawdę? Znaczy... Wiesz, ja tylko nie wiem, który z nich się na mnie groźniej patrzy. Karol czy ten koleś zbroi ze ściany? A, mówisz o tym obrazie. No tak. A wiesz, kogo przedstawia? Karola w poprzednim wcieleniu. Nie, to taki średniowieczny rycerz. Coś jak Zawisza Czarny. No, Karol należy do Bractwa Rycerskiego. Czy Bractwo Rycerskie? Mhm. Czyli ja teraz jestem jego giermkiem. Polubicie się. Cześć. Słyszałem. Słyszałem dobre wiadomości. No to teraz popłyniemy.
A co, ty się nie cieszysz? Bartek, widziałeś tego nowego kolesia, którego nam stary przydzielił do zespołu? No tak, tak. Ten koleś na posyłki, tak. Ten skurwiel napadł mnie wczoraj pod blokiem. Razem ze swoimi kolegami. A co, ty żartujesz? Ukradł mi zegarek po ojcu. No to idziesz do szefa. Na zbity pysk, kolesie, od razu przecież. Bartek, czekaj, to nie takie proste. Mieszkam na tym samym osiedlu, co on. Ale co, ty zostawisz to tak? Mam lepszy pomysł. Marcin? Tak. Cześć. No jak tam? Jak się dzień w nowej pracy? Ciężki. No co, może myślałeś, że tym razem będzie lekko? Mam nadzieję, że wytrzymasz tam trochę dłużej niż poprzednio. Tyle, że to nie zależy tylko ode mnie. Synu, zależy od ciebie więcej spraw, niż ci się wydaje. Musisz być odpowiedzialny za swoje czyny. Dobra, idę do biblioteki. Słuchaj, proszę cię tylko jedno. Żeby twój następny ruch był dobrze przemyślany. To ci mogę obiecać, tato. Co? Pewnie teraz będę musiał za nią zapłacić. A co? Nie lubisz rycerskich historii? Nie, no czemu? No to jest ten koleś z tak, tego. Słynny rycerz z gniewu. Książka profesora Nowaka. Ukazała się zaledwie kilka dni temu i już zdążyła wywołać skandal. No, zamieniam się w słuch. Okazało się, że ten średniowieczny ideał cnót rycerskich był w rzeczywistości sadystą, gwałcicielem i oszustem. No, to już go lubię. Cóż, wygląda na to, że wystarczy odpowiednio pogrzebać w życie rysie i z każdego zrobisz łajdaka. Ano. Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Co jest? Chcę poczytasz numery sali w izbie przyjęć. Wezmę je. Cześć, kolego. Cześć. Ups, pardon. No, miałam przeczucie, że dzisiaj znów na siebie wpadniemy. Nie pamiętam, jak masz na imię. Asia. Aśka jestem. Bardzo ładnie dziś wyglądasz, Aś. No, mówiłam ci, że nic tak nie poprawia humoru, jak gorąca kąpiel. To nie wątpię. Lovelas! No, ale najlepiej to by było gdzieś stąd wyjechać. Wyjeżdżasz? Ty też lepiej wyglądasz. O, widzę, że zostałeś przy krawacie. Coś z nim nie tak? No wiesz co, dziwny jesteś. Wolisz tutaj stać na mrozie, niż zaprosić mnie do środka? Wybierasz się na wojnę? Jak będzie trzeba. Ładnie tutaj. Czysto? Zatrudniasz kogoś do sprzątania? Staramy się z młodym utrzymywać porządek. Z młodym? Młody to Filip. Mój brat. Nie jesteście stąd? Nie, wcześniej mieszkaliśmy na Ursynowie. A to po co się przeprowadzaliście? Nie chcieliśmy mieszkać na starym mieszkaniu. Niech zgadnę, mieliście dosyć niedyspotycznych starych, którzy wam przynudzali i nie dawali żyć w spokoju, prawda? Zgadłam. Nie do końca. Moi rodzice nie żyją. Przepraszam.
Pytaj, o co chcesz. Czemu wtedy płakałaś? Wtedy w windzie. Mhm. Nie płakałam. Po prostu byłam wściekła. Wściekła na kogo? Na kogo ja bym mogła być wściekła? Zresztą to bez znaczenia, szkoda gadać. Nieważne. To przez niego chcesz wyjechać? Jak ja dawno nie słyszałam tego kawałka. Cześć. Co, że się tak pozamykała na wszystkich? A, no cześć. To jest młody Filip. Cześć. Filip. No hej. No, może pójdę. Okej. Mhm. Odprowadzę cię. O, dziękuję. Za 5 minut zebranie zespołu. Dobra, zaraz będę. Jacek, zabierz teczki. Okej. No, nie muszę wam chyba wyjaśniać, jaka to dla was szansa. Wybrałem was, ponieważ naprawdę szczerze uważam, że jesteście najlepszymi i najbardziej kompetentnymi ludźmi, jakich ta firma ma do zaoferowania. No już przestań. Okay. Słuchajcie, w teczkach macie dokumenty dotyczące projektu oraz zadania, jakie dla was specjalnie przygotowałem. Stroną finansową zajmie się Bartek. I pamiętajcie, że od tej chwili jesteśmy zespołem. Jasne? Dobra, otwórzcie teczki. O, panie Marcinie. Jaka miła niespodzianka. Ja właśnie mówiłem o punktualności i potrzebie pracy w zespole. Przepraszam, ale ojciec się źle poczuł i musiałem jeszcze iść do apteki. Rozumiem. Ja naprawdę rozumiem, że ma pan tam jakieś swoje powody. Proszę, niech pan usiądzie. Wie pan, jeżeli ta praca jest dla pana zbyt wymagająca albo zbyt czasochłonna, to ja... Porozmawiam z prezesem. Na pewno uda się kogoś znaleźć na pana miejsce. Nie, przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Witam w zespole. Bartej. Kurwa, Marcin! Przepraszam cię. Musimy zacząć od przerwy. Bardzo dziękujemy, panie Marcinie. 15 minut. Jeszcze jeden taki numer i wylatujesz. Przepraszam. Hej, wszystko w porządku? Bardzo daleko od w porządku. Nie wiedziałam, że jesteś taki porywczy. To moja jedyna koszula. Co za wały tutaj pracują. Zresztą zostań sam. Nie, czekaj. Przepraszam. Nie chciałem, żeby to tak... Ciężki dzień. No. I to od samego rana. Ale nie powinienem wyżywać się na tobie.
No nie powinieneś. No dobra. No to chodź. No nie bój się, nie gryzę. No i co my tu tak właściwie robimy? No mówiłeś, że masz sucień. No tak. Ale żeby od razu skakać? Nie no, chciałam ci pokazać takie moje miejsce. Ja zawsze tu przychodzę, jak mam zły dzień, to mnie tak uspokaja. Podoba ci się? Nawet nie wiesz, jak bardzo. Zaraz się jeszcze raz spóźnię na to samo spotkanie. Leć, przecież cię nie trzymam. A, Marcin. Słuchaj, dzisiaj idziemy ze znajomymi do pubu. Znaczy, nic wielkiego, ale może byś się przyłączył. Pewnie. Tyle, że po dzisiejszym pewnie tu będę siedział do rana. Może jakoś się uda. Hej. Hej. Nie przeszkadzam? Nie. Właśnie skończyłem. Mam do ciebie pewną sprawę. Czego potrzebujesz? Czy właściwie to chodzi o jednego z twoich giermków? Którego konkretnie? Tego nowego. Marcina. Wiesz, mam co do niego mieszane uczucia. Dlaczego? Powiedzmy, że to sprawa prywatna. Słuchaj, proszę cię tylko, żebyś nie był dla niego zbyt surowy. Czy to tak wiele? Nie mogę ci niczego obiecać. Ale chcę, żebyś wiedziała, że wszyscy tu ciężko pracujemy, a ja wszystkich traktuję równo. A poza tym, czemu ci tak na tym zależy? Można powiedzieć, że to sprawa prywatna. No to sprawy prywatne w pracy czasami trzeba odsunąć na bok. No, właśnie to chciałam powiedzieć. To ma być zrobione na jutro. Jacek wyjaśni ci szczegóły. Dobranoc. Gdzie się podziewałeś tak długo? Byłem w pracy. Do tej pory? A ty myślałeś, że będzie lekko? Aż tak cię tam maglują? Nie no, wiesz, po tym dzisiejszym spóźnieniu chciałem zrobić dobre wrażenie. Padam na twarz. Ja też mogę paść. W ZUS-ie. Za tydzień. Przechodzę weryfikację. No ale przecież nie masz się czego obawiać. Ja wiem.
Wiesz, jak jest. Dajcie człowieka, a paragraf się znajdzie. Dobranoc. Dobranoc. Aha, słuchaj, nie widziałeś tego zegarka, który od ciebie dostałem? Dziś go, cholera, zapodziałem i nie mogę znaleźć. Nie. No kurczę, byłem pewny, że zostawiłem go na szafce. Najwyraźniej mi zaczyna szwankować pamięć. Muszę się jeszcze pouczyć. Adam? Słuchaj, mam dwie sprawy. Po pierwsze, masz białą koszulę? Cześć, Marcin. Cześć. Jacku? Słuchaj, jestem ostatnio troszeczkę zawalony robotą i potrzebuję wykonać jeden przelew. Pomyślałem, że mógłbyś go dla mnie zrobić. Nie, no pewnie. Super. Tutaj masz pieniądze. Tylko uważaj, to jest 10 tysięcy. Numer rachunku. Potwierdzenie potem połóż na moim biurku, dobra? Mm-hmm. Jutro będę w robocie, to wezmę. Pewnie. Wszystko jasne. Mm-hmm. Jak raport? Prawie gotowy. Cześć, mistrzu. Cześć. Słuchaj, mamy kilku młodych. Hmm. Tam przejdź z nimi piątki, krzyżyki, wiesz. Ja zaraz dojdę. Czołem, panowie. Cześć. Witam w bractwie. Dla nowych jestem Karol. Daniel zapewne wytłumaczył wam podstawy. Uwierzcie mi, że opanowali ich. To połowa sukcesu. Dla nowych drewniaki. Hej. Po coś tu przylazł. A tak chciałem zobaczyć jeszcze raz, jak zaliczasz glebę. No dobra. Zabieramy się do pracy. No. Nie jest tak źle. Wiesz, znacznie więcej niż się spodziewałam. Egzamin już za 2 tygodnie, dokładnie 30. A, jesteś wygadany, dasz sobie radę. No. Tyle, że to egzamin pisemny. Nie, po prostu nie chcę zawieść ojca. Tata pokłada we mnie nadzieję. No i ma rację. Powinieneś go słuchać. No, no. Staruszek byłby dumny, gdyby wiedział, kto się za nim wstawia. A co, pewnie myślisz, że teraz siedzisz gdzieś na mieście i bawisz się w najlepszy, tak? No to pewnie ma rację, nie? Wracaj do książek. Bardzo dobrze, prawie załapaliście. Teraz spróbujemy zrobić lekki pojedynek przy użyciu tych ciosów i bloków, których się nauczyliśmy. Ktoś na ochotnika? To zajebiście, to ja poproszę. Dobrze, zapraszam na środek. Pozycja. Niżej na kolana. Wyżej broń. Jeszcze niżej na kolana. Chodzimy. Nie atakuj mnie, dopóki ci nie powiem, okej? Okay? Pardon. Ja myślałem, że już zaczęliśmy. Nie zaczęliśmy. Jeszcze raz. Atakujesz 3 razy na 5.
Proste. To tylko trening, rozumiesz? Jakby było za mocno, to krzycz. Skup się, bo jeszcze komuś może stać się krzywda. Jeszcze raz. I tym razem się nie pomyl. Nie denerwuj się tak. I tak jesteś za krótki. Zwariowałeś! Co ty wyrabiasz? Mam nadzieję, że masz dla mnie dobre wiadomości. Słuchaj, tak się składa, że mam dla ciebie same dobre informacje. Wszystko idzie jak po maśle, mam już praktycznie wszystkie podpisy. Tylko brakuje nam jednego bardzo ważnego kwitu bankowego. Jakiego kwitu? Tego. Ostatnio miał go Marcin, ale nigdy mi go nie przeniósł. Chociaż bardzo go o to prosiłem, rozumiesz? Nie przeginasz? Przecież to nic wielkiego. Nastraszymy Gnojka trochę i... Co, no przecież to jest to, o co mnie prosiłeś, prawda? Przecież tego chciałeś. Wracaj do pracy. Ktoś ci to zostawił? Dziękuję. Podpisanie umowy 30. Mam prośbę, żeby wszystkie dokumenty były gotowe przynajmniej tydzień wcześniej. I pamiętajcie, że każda, nawet najmniejsza pomyłka może nas bardzo drogo kosztować. Bardzo drogo. Tak, jeśli chodzi o sprawy finansowe, wszystko w zasadzie jest gotowe. Mam prawie wszystkie dokumenty. Reszta jest w drodze. Dlaczego prawie? No, brakuje nam tylko kwitu potwierdzającego wpłatę klienta, który miał dostarczyć Marcin. Nie no, to już załatwione. Przecież zrobiłem to od razu i położyłem kwit na twoim biurku. Nie, wiesz co, nie wiem, na którym biurku go położyłeś, ale ja na swoim nic nie znalazłem. Położyłem go na twoim biurku, nie było cię. Bądź dorosły, dobra? Co ty pieprzysz? Może sprawdź w kieszeni. Nie, w porządku. Perfekcyjnie. Kto to zostawił?
Cześciu, słoneczko, poczekaj. Cześć. Cześć. Ślicznie dzisiaj wyglądasz. Dziękuję ci bardzo. Taki wyszukany komplement w twoich ustach. Nie, naprawdę, do twarzy ci stał nową fryzurą. A co ty taki nakręcony? Jarałeś znowu z Adamem? Nie, ja teraz jestem poważnym panem biznesmenem. Jasne. Możesz to mówić swojemu szefowi, mnie nie musisz. Mój szef to pewnie teraz dyma jakąś asystentkę. Jezus, dziękuję ci bardzo za te informacje. Ja nie wiem, co ja bym bez tego zrobiła. Nie, no tak naprawdę to jest spoko koleś. Wiesz, młody gówniarz, a już ustawiony, badzianych starych. Kupili mu nawet mieszkanie w twoim bloku. Tutaj? No, może go widziałeś taki non-stop w Gajerze, wiesz. Laski to lubią, nie? Tak, tak, widziałam go. Olka z nim gadała. Mówiła, że... Nie, ale ona mówiła, że jego rodzice nie żyją. Co tyś żyją? To jest jego taki bajer na głupie dupy, wiesz. No chyba, że po śmierci się trafia do apartamentu na Ursynowie. Asiu, poczekaj, nie słyszałaś najlepszego. Czym panu pomóc? Dzień dobry, przepraszam, ja z przesyłką. Do mnie? Tak, do Moniki. A i pan myśli, że to ja? Tak, znaczy myślę. Do Moniki od Marcina. A, no to dobrze pan trafił. Gdzie mam podpisać? Tu. Dziękuję. Jeszcze tutaj. To za tydzień wpadnę. No to będzie, zapraszam. Jak będzie coś nowego. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Są może jakieś filmy porno? No tak. To ja poproszę może coś ostrego. O tego mówi pan, da pan. Ale jak ostrego? No nie wiem, może pan coś zaproponuje. Proszę pana, absolutny hit. Proszę pana, końska propozycja rozrywki. Nasza szkawa. Uważa pan, chwileczkę. Proszę pana, mała Ania z trzema koleżankami przyjeżdża na wieś i wie pan, pojawia się. To może jednak coś z klasyki. No coś lżejszego. Nie, rozumiem, tak. To proszę pana, to może będzie tak. Ja wam wyliżę, albo tylko mnie popchnij. No to obojętnie. Jak to obojętnie? A członka, ma pan członka? Słucham. No znaczy kartę członkowską, czy pan? Nie, nic z tej rzeczy. Zrozumiem, tak. No to co, zapakować panu? No Jacku, w ogóle nie rozumiesz, co do ciebie mówię, jesteś nieskupiony. No ale co ci chodzi znowu? To zacznę od początku może, dobrze? No okej. Dobrze.
Nie wiem, czy mi się wydawało, czy to właśnie przyszła moja premia za nadgodziny, wiesz? Anitko. Przepraszam. No, Karol, to nie było miłe. Ten projekt nas wykańczy. Coś na osło ode mnie. Dziękuję ci bardzo. Gniewasz się? Dzięki. Przepraszam. Szkodzi. Później mi to wynagrodzisz. Jestem zbyt oryginalny, ale chciałem cię przeprosić za swoje zachowanie. O co chodzi? Zrobiłem coś nie tak? Monika. Daruj sobie. Co się stało? Nic. Przecież widzę. Ja już też się wystarczająco napatrzyłam. O co ci chodzi? Smakował koleżankom czekoladki? Ale o czym ty mówisz? Spadaj. Poszukaj sobie jakiejś innej idiotki. Aśka. Tutaj takich nie brak. Aśka, poczekaj, przecież ja nawet... Poczekaj, proszę cię, Asiu, poczekaj, nie, nawet... Aśka! Serio, wszystko w porządku? Tak. Ile? 22. Coś słabo dziś wyglądasz. Sam już nie wiem. Słuchaj, myślałem o tym kwicie, który mi dałeś. Ja myślę, że nie powinieneś się tym w ogóle przejmować. Według mnie potrzebujesz odpoczynku. Może w tym twoim klubie, co? Bractwie. A, bractwie, przepraszam, bractwie. Nie mogę. Czemu nie możesz? Zawiesili mnie. Zawiesili cię? Nieważne. Poczekaj. Prześwietliłem dokładnie tego cwaniaka, wiesz? I okazuje się, że jego ojciec ma sporą rentę. No i co z tego? Połowa tego krew jest na rencie. To z tego, że planują teraz sporą akcję weryfikacyjną, a ja mam w ZUS-ie wujka, który jest lekarzem orzecznikiem i ma wobec mnie spory dług wdzięczności. Cześć. Co ty chcesz mi powiedzieć? Przestań. No wystarczy jeden telefon. Halo? Tak, to ja. Rozumiem. Egzamin przeniesiony na 15.30, rozumiem. Tak, nie ma problemu. Do widzenia. Posłuchajcie, wiem, że jesteście zmęczeni. Ciężko pracowaliście. Ale przed nami jeszcze tylko jeden bardzo ważny i bardzo ciężki dzień. Podpisanie umowy jutro o 15.30. Bardzo bym prosił, żeby wszyscy, oprócz Jacka i Natalii, byli w pełnej gotowości przed 15, okej? O 15.30? Czy ja nie jasno mówię? Ale ja dokładnie o tej samej godzinie mam egzamin. Tak? No tak, nie mógłby mnie ktoś zastąpić?
To może od razu przesunę godzinę podpisania umowy, co? Teraz się obudziłeś? Dopiero co się o tym dowiedziałem. Przecież ja już nie jestem do niczego potrzebny. Pozwól, że ja o tym zdecyduję, dobrze? A egzamin możesz napisać w innym terminie. Nie ma innego terminu! A to już nie mój problem. Nie no, przecież to jest jakaś paranoja. Dobrze, dziękuję wszystkim. Koniec zebrania. Panie Marcinie. Niech się pan zdecyduje, czy jest pan w zespole, czy nie. Dorotko, przynieś mi obowiązki. Dobra. To nie jest najlepszy moment na rozmowę, jestem zajęty. Nie chciałem z tym do pana przychodzić, ale nie mam innego wyjścia. Jak masz jakiś problem, idź z tym do Karola. Rozumiesz? Ale to właśnie on jest moim problemem. Nie rozumiem. Chcą mnie razem z Bartkiem wrobić w defraudację 10 tysięcy złotych, które miały iść na finansowanie projektu, a nie wiem, trafiły pewnie do nich do kieszeni. Chwileczkę, to są bardzo poważne zarzuty. Mam nadzieję, że masz solidne dowody, rozumiesz? Oni je mają. Dostarczyłem im pokwitowanie, ale oni twierdzą, że go nigdy nie dostali. To nie jest najlepszy moment na załatwienie tego typu afery. Zajmę się tym później. Kiedy? Za rok? Powiedziałem później. Jak ojciec? Dziękuję, lepiej ostatnio. Ale to nie jest w tej chwili ważne. Karol zmusił mnie do tego, żebym był jutro na spotkaniu. Najwidoczniej bardzo cię potrzebuję. Ale ja nie mogę być jutro na spotkaniu. Dokładnie o tej samej godzinie mam egzamin na studia. Halo? Tak? Tak, tak. O, oczywiście, oczywiście. A, witam pana, panie prezesie. Musimy porozmawiać. A skąd ty wiesz, że ja w ogóle chcę z tobą rozmawiać? Proszę cię. Proszę cię, ta cała sytuacja wygląda po prostu śmiesznie. Ale ja się wcale nie śmieję. Poczekaj. Poczekaj, może... Słuchaj, ja nawet nie wiem, co ty myślisz, że widziałaś. A to teraz jestem nie tylko głupia, ale jeszcze ślepa. Słuchaj, ja wiem, co widziałam. Ty masz bardzo przyjemną pracę. Bardzo przyjemną. Przecież ty nawet nie wiesz, gdzie pracuję. Wiem. Przyjaciel mi powiedział. Przyjaciel? A on niby skąd wiedział? A, i zbiłam cię z tropu. Asiu, to wszystko wygląda zupełnie inaczej niż myślisz. Proszę cię, spotkajmy się, porozmawiajmy. Ja ci to wytłumaczę. Raczej nie będziemy mieli okazji się spotkać. Dlaczego? Przecież nie będziesz siedziała cały czas w swoim mieszkaniu zamknięta. Nie będę siedziała cały czas w swoim mieszkaniu zamknięta. Wyjeżdżam. Jutro o 15:30 ze wschodniego. Chcesz, to tam bądź. Dobrze. Dobrze. Jutro o 15:30. Dobrze. Nie mogę. Nie mogę. Akurat jutro mam coś ważnego, naprawdę bardzo, bardzo ważnego do zrobienia. Wiesz co, ja myślałam, że ja jestem naprawdę bardzo, bardzo ważna. Co jest? Dobra, nie mam czasu. Ile możesz mi załatwić towaru za 400? A co ty? Że co? Kurwa, nie mam czasu na pogaduchy. Ale co ty chcesz, że co? Że chcesz? Zielone chcesz? Piguły? I to. Dobra, pospiesz się. Ty stary, wyluzuj trochę. Zobacz, co mi przez ciebie zrobili. Kurwa, rusz dupę. Spokojnie, zaraz to ogarnę. A, jest Ola? Tak, co, jeszcze mam ci siostrę załatwić? Nie mi. Załatwiłem jej księcia z bajki. Dobra, spinaj się. Lepiej, żebyś kurwa miał co do niej rację. Mam. A wierz mi, że naprawdę bym nie chciał mieć. Ona w uwodzeniu tych osiedlowych palantów jest nie do pobicia, a tylko potem są problemy. Dobra, idą. Trzymaj się planu.
Siadaj, młody, napij się. Nie, nie mogę. Mam jutro szkołę. Ja mam robotę na 8. Siadaj. Mamy czas, pogadamy. No. Jedno to chyba mogę. Nie, wolę nie. Co ty pierdolisz? No spróbuj. Tylko jeden mach. Tak dla mnie. Na podwórku. To ty masz tam już kolegów? Mam kolegów. Filip, co ci jest? A co ma być? Daj spokój. Czekaj. Ty piłeś. To ja sobie flaki wypruwam. Żebyś ty mógł teraz pić. A kto ci każe? Co powiedziałeś? Powtórz. Kto ci każe tak się wkurzyć? Nie będę cię całe życie niańczył, gnojku, rozumiesz? Jak coś się wpieprzysz, to nie kiwnę palce! Muszę natychmiast wyjść. Nie słyszałem pukania. Chciałbym się zwolnić. Chcesz się zwolnić w takim momencie? Może od razu pójdziesz na rentę, jak twój ojciec. Mój ojciec miał zawał. Właśnie miałem telefon ze szpitala. W jakim jest stanie? Nie wiem. Chciałbym tam natychmiast pojechać. Oczywiście. Idź. Tak, słucham. Tak. Oczywiście. Tak, będę w ciągu pół godziny. Dziękuję. No, cześć.
Stary, co tak lecisz? Muszę natychmiast wyjść. No żartujesz chyba, przecież nie możesz wyjść w tej chwili. Posłuchaj, tak? Chodzi o mojego brata. Zaraz wracam. No ale szef cię może w każdym momencie poprosić. Wymyśl coś. Za to ci płacę. Będę za 2 godziny. Ja do ojca do 22 miał zawał. Ale proszę, nie tak prędko. Ja go muszę natychmiast zobaczyć. Pana tata jest teraz nieprzytomny, jest w ciężkim stanie, ale jego życiu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo. Miał zawał. Przepraszam. Okej. Okay. Teraz ty nie chcesz ze mną rozmawiać. Podobno bardzo się zestresował, odebrali mu rentę. Co? Ja nie znam żadnych szczegółów. Przecież nie mogli zabrać mu renty. Ale proszę pana, proszę się tak nie denerwować, to jest niczyja wina. Niczyja wina. Czyja wina. Skurwysyn. Będę czekać na ciebie pod uczelnią. Pa. Badania wykazały obecność marihuany w jego krwi. A poza tym on wniósł 10 gram tego świństwa na teren szkoły. A no jeszcze kilkanaście tabletek ekstazy. Takie są fakty. Jakie fakty? Jakie fakty? Przysięgam, że ten chłopak nie zrobiłby czegoś takiego. Ktoś mu musiał podrzucić te prochy. Naprawdę, nie mamy o czym dłużej rozmawiać. Ja panu oświadczam, że z dniem dzisiejszym pański brat dyscyplinarnie zostaje usunięty ze szkoły. Czyli, że nawet nie poczeka pan na wyjaśnienie sytuacji, tak? Pański brat właśnie wyjaśnia tę sytuację na komisariacie. A pan jako jego prawny opiekun powinien jak najszybciej tam do niego pójść. Proszę mi nie mówić, co ja mam robić, dobrze? A pan, proszę pana, niech się uspokoi, dobrze? W tej teczce są wszystkie najważniejsze dokumenty. Prezes zaraz po niej wyjdzie, okej? Okay? Cześć, Anitka. Witam. No i jak tam wczorajszy wypad na miasto się udał? No, katastrofa. Tak? Czemu coś się stało? Większość towarzystwa odpłynęła. A to akurat mnie nie dziwi. Hej, no i dobrze, że jesteś. Co, załatwiłeś wszystko? Nie do końca, ale brat musi poczekać. Anitko, 4 kawy dla gości. Nie widziałaś Marcina? Bartek, natychmiast do mnie. Jak zrobisz kawę, to wrzuć to wszystko do niszczarki, dobra? Dzięki. Cześć. Słuchaj, nie widziałaś Moniki? Nie. Czasami sama zastanawiam się, gdzie ona znika. Aha, Karol cię szukał.
Nie rozumiem, no w teczce. W której? W tym badzieju, które mi tutaj dałeś? Wszyscy czekają. Spokojnie. Spokojnie, szefie. Zaraz znajdą się odpowiednie dokumenty. Ja mam wszystko pod kontrolą. Pod kontrolą? Siedzicie w gównie po uszy. Obaj! Daj mi 5 minut. Kurwa. 4 minuty. Kawa! No stary, nieźle namieszałeś. Gdzie jest Marcin? Nie wiem, był tu przez chwilę, ale potem gdzieś zniknął. Jacku, widziałeś Marcina? Szedzko tam na dach. Dzięki. Marcin, gdzie są dokumenty? Słuchaj, cywilizowany człowiek nie zaczyna tak rozmowy. Może wyjdziesz, zapukasz. Nie zaczynaj, dobrze? Ja? To ty zacząłeś. Gdzie jest umowa? Nie wiem. Może sekretarka wrzuciła ją do zniszczarki. Będziesz miał pucy. Kurwa mać, lecisz na samo dno i wszystkich ciągniesz za sobą? Mi się cały czas wydaje, że ty jesteś lepszy od innych. Niespodzianka. Lecisz razem ze mną. W porządku. Zwyciężyłeś, gratulacje. Ciebie to jest tylko gra. Dla mnie to była szansa. Ja swoją szansę wykorzystałem. A ty? Łap swoje! To ja wiem, że łatwo jest podjąć pochopną decyzję, zwłaszcza, że możemy nie mieć drugiej szansy, tylko dlaczego ty po prostu nie odpuścisz? No, pomyśl o ludziach, którzy cię potrzebują, ile wspaniałych rzeczy możesz jeszcze zrobić. Czasem za czymś gonimy, ale gdy to już osiągniemy, to widzimy, że właściwie to nie to. Ja mam nadzieję, że uda ci się to wszystko wyprostować, że to wszystko, co mi mówiłeś, to nie było tylko takie głupie gadanie. Będę czekać na ciebie pod uczelnią. Pa.
Before